Proszę Państwa, kontynuujemy nasze zgromadzenie. Nie chcę powiedzieć, że w naszej wielkiej sali rozpraw zostali sami prawdziwi przyjaciele Trybunału, ale oczywiście doskonale rozumiemy, że wśród nas byli tacy, mam na myśli te cztery pierwsze osoby, które rzeczywiście nie mogły dłużej już z nami być. Premier przesunął, można powiedzieć, tradycyjny termin wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów o ponad 2 godziny, aby móc przyjść do nas. I to też warto docenić. Teraz proszę o zabranie głosu pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, pana sędziego Stanisława Dąbrowskiego. Panie sędzio, bardzo proszę. Szanowny panie prezesie Trybunału Konstytucyjnego, szanowni państwo sędziowie, szanowni państwo, dziękuję za zaproszenie do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie ulega wątpliwości, że rola Trybunału Konstytucyjnego jest nie do przecenienia, zarówno jeżeli chodzi o jego ustrojową pozycję, zadania, jak również wpływ na życie społeczne, gospodarcze i polityczne. Zakres spraw rozpoznawanych przez Trybunał, ich waga oraz znaczenie są ogromne. Zdecydowana większość dotychczasowego dorobku orzeczniczego Trybunału w pełni uzasadnia wyrażenie uznania, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że dorobek ten stanowi efekt ciężkiej pracy sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jak i ich współpracowników. W roku sprawozdawczym 2012 nie brakowało spraw trudnych i kontrowersyjnych, w których konieczne było podejmowanie rozstrzygnięć mających daleko idące skutki społeczne. Mam tutaj na myśli w szczególności rozstrzygnięcia dotyczące waloryzacji kwotowej świadczeń emerytalno-rentowych, obowiązku rozwiązania stosunku pracy dla osób, które nabyły prawo do emerytury przed dniem 1 stycznia 2011 roku oraz rodzinnych ogrodów działkowych. Warto również wskazać na te rozstrzygnięcia, które dotyczyły sędziów wymiaru sprawiedliwości, jak i procedury cywilnej. Chodzi o sprawy dotyczące zasad awansowania sędziów sądów powszechnych, terminu powoływania sędziów przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tak zwanego zamrożenia płac sędziów oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Niebagatelne znaczenie miały również rozstrzygnięcia związane z prawem karnym materialnym czy też kształtowaniem odpowiednich standardów rzetelnego procesu karnego. Analiza orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego w zakresie dotyczącym uwzględniania judykatury Trybunału Konstytucyjnego dowodzi, że jest ono respektowane. Sądy w uzasadnieniach odwołują się do rozstrzygnięć Trybunału, dokonują też we własnym zakresie prokonstytucyjnej wykładni obowiązujących przepisów. Uważam więc, że nie ma przeszkód, aby twierdzić, że dotychczasowa współpraca między Trybunałem Konstytucyjnym a Sądem Najwyższym i sądami powszechnymi układa się dobrze i przebiega bez większych zakłóceń. Niemniej pamiętać trzeba o wątpliwościach związanych z wydawaniem przez Trybunał Konstytucyjny tzw. wyroków złożonych. Z dużą ostrożnością
należałoby podchodzić do wszelkich inicjatyw, które zmierzałyby do jurydyzacji na poziomie ustawowym praktyki wydawania takich orzeczeń, w szczególności biorąc pod uwagę zakres ustrojowych zadań Trybunału Konstytucyjnego oraz kompetencji prawodawcy zwykłego co do określenia organizacji Trybunału i trybu postępowania przed tym organem. Dzisiejsze zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego służy nie tylko podkreślaniu wagi i znaczenia orzecznictwa Trybunału, ale również skłania do głębszych przemyśleń. Nie chodzi w tym miejscu o szczegółową analizę konkretnych rozstrzygnięć, jakie zapadły w 2012 roku, ale o refleksję na temat stanu kultury prawnej, jaki daje się zauważyć na tle rozpoznawanych spraw w relacjach pomiędzy poszczególnymi władzami. Za niepokojące należy uznać inicjatywy prawodawcze, jak również niektóre wyroki Trybunału, w wyniku których dochodzi do stopniowego obniżania rangi wymiaru sprawiedliwości w Polsce oraz urzędu sędziego. Dzieje się to zazwyczaj z powołaniem się na incydentalność czy epizodyczność podejmowanych działań, konieczność procedowania w sposób wprawdzie formalnie prawidłowy, ale dotychczas niespotykany, jeśli chodzi o ustawodawczy zwyczaj, zakres udzielonej kompetencji podmiotom dokonującym zmian. Niejednokrotnie dochodzi niestety do odwoływania się do określonych wartości, które w konstytucyjnym systemie aksjologicznym znajdują się niżej, aniżeli wartości będące podstawą funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w tym w szczególności sądów, czy powoływanie się na argumenty, których prawdziwość i rzetelność może być kwestionowana. Ten ostatni problem odnosi się w szczególności do informacji na temat stanu finansów publicznych, finansów ubezpieczeń społecznych czy innych funduszów spożycia, metodologii oceny tych informacji oraz faktycznych skutków ekonomicznych i społecznych. Trudno bowiem akceptować twierdzenia niepoparte analizami czy badaniami, a oparte wyłącznie na subiektywnym przekonaniu podmiotu formującego określone stanowisko bądź na medialnym przekazie. Działania tego typu nie poprawiają ani skuteczności i wizerunku władzy ustawodawczej, ani nie przyczyniają się do wzrostu poczucia stabilności i bezpieczeństwa prawnego w Polsce. Co więcej, wywołują efekt odmienny od zamierzonego, gdyż niepotrzebnie sprawiają wrażenie zantagonizowania określonych środowisk, powodując w praktyce trudności w wypracowaniu racjonalnego konsensu. Z kolei w kontekście działalności Trybunału Konstytucyjnego można sformułować zasadne pytanie o faktyczny zakres swobody prawodawcy niepodlegającej ocenie Trybunału przy badaniu zgodności z konstytucją kwestionowanego przepisu. Wydaje się bowiem, że w sprawach mających swoje uzasadnienie ekonomiczno-finansowe, determinujące zarazem uchwalenie określonego aktu prawnego, ważenie określonych wartości, w tym w szczególności uwzględnienie dbałości równowagi finansowej czy stanu finansów publicznych, wymaga wiedzy specjalistycznej. Dokonywane w ramach oceny określonego aktu prawnego nie jest możliwe bez odwoływania się do wiedzy pozaprawnej. Niewątpliwie rozstrzyganie kolizji wartości nie jest zadaniem łatwym, gdyż często ustalenie pierwszeństwa może być odczytywane jako wyraz realizacji interesu określonej grupy społecznej. Nie o to jednak w tym chodzi. Fundamentalne znaczenie ma w moim przekonaniu dbałość o poszanowanie zasady podziału władzy i takie jej rozumienie, które nie prowadzi do nieuzasadnionej ekspansji określonej władzy kosztem innej, bądź też zawłaszczania zakresu tej władzy.
W tym miejscu chciałbym również zwrócić uwagę, że ze sprawowaniem władzy, a mam tu na myśli każdy rodzaj władzy, związany jest ogromny zakres odpowiedzialności. Dotyczy to nie tylko formalnego aspektu legalności podejmowanych działań, ale przede wszystkim realnego wpływu na kształtowanie wzorców społecznych zachowań oraz na kształtowanie określonej kultury prawnej. Przekłada się to na poczucie społecznej sprawiedliwości oraz bezpieczeństwa. We współczesnej Europie znajduje to wyraz nie tylko w kontekście indywidualnym poszanowania praw człowieka, czego najlepszym wyrazem jest oparcie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej na takich wartościach jak równość, sprawiedliwość, godność i solidarność, ale również w aspekcie instytucjonalnym, przez co należy rozumieć określoną kulturę prawną urzędowania instytucji państwowych czy organów państwa. Dbałość o te wartości, których bezpośrednim wyrazem jest m.in. wzajemny szacunek, zrozumienie i poszanowanie własnych stanowisk, nawet jeśli są one odmienne, składa się na współczesne rozumienie idei państwa prawnego, która jako zasada prawa została wyrażona w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i powinna być respektowana w dialogu pomiędzy poszczególnymi władzami oraz relacjach pomiędzy poszczególnymi instytucjami państwowymi. Dotyczy to również relacji między sądami, również najwyższymi, w tym zwłaszcza Trybunałem Konstytucyjnym i Sądem Najwyższym. Kończąc swoje wystąpienie, chciałbym Państwu raz jeszcze pogratulować dotychczasowego dorobku orzeczniczego i jednocześnie życzyć, aby swoją ciężką pracę, wiedzę oraz własną postawę umacniali Państwo autorytet Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Teraz o zabranie głosu proszę naszego drugiego głównego partnera, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, pana sędziego Romana Hausera. Bardzo proszę, panie prezesie. Panowie prezesi, panie i panowie sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, wielce szanowni państwo. Spotkanie nasze, uroczyste zgromadzenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego zawsze prowokuje czy prowadzi ku różnym refleksjom. W dzisiejszym wystąpieniu chciałbym słów parę powiedzieć o wzajemnym przenikaniu się orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych. W szczególności dotyczy to jeszcze ciągle otwieranego, szerszego spoglądania w orzecznictwie sądów administracyjnych na przepisy konstytucji, ale także, a może przede wszystkim, analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na orzecznictwo sądów administracyjnych jest znaczący. Za chwilę będę o tym szerzej mówił, ale chcę z pełną satysfakcją i podziękowaniem odnotować, że Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniach swoich orzeczeń bardzo często odnosi się do orzecznictwa sądów administracyjnych. Z niewątpliwą satysfakcją i radością czytam w orzecznictwie Trybunału, w uzasadnieniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego na przykład takie zdanie. Trybunał, ustalając treści normatywne przepisów prawnych, wskazuje na potrzebę uwzględnienia przyjmowanej przez sądy administracyjne wykładni tych przepisów, nadające im określony sens znaczeniowy, a w konsekwencji rzutującą także na treści normatywne tych przepisów. To myślę, jest to znakomity przykład pokazujący, jak dorobek orzeczniczy jednej grupy sądów jest przydatny, czy może być przydatny w kontroli konstytucyjności dokonywanej przez Trybunał Konstytucyjny. I za ten typ odniesień i współdziałania między naszymi sądami bardzo gorąco dziękuję.
Od lat, jak dobrze wszystkim wiadomo, w Naczelnym Sądzie Administracyjnym poddajemy analizie orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do tego, jak ono jest konsumowane, mówiąc brzydko, w orzecznictwie sądów administracyjnych. Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych, a więc i wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego prowadzi do wniosku, że w znaczącej liczbie wyroków i w USA i Naczelnego Sądu Administracyjnego znajdziemy odniesienia do konstytucji i odniesienia do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Są liczne przykłady orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, które wprost stają się podstawą orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego czy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nie ma oczywiście czasu dziś, by szerzej omawiać liczne przykłady takich orzeczeń, ale proszę mi pozwolić, że o jednym orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego powiem słów parę więcej. Chodzi mi o wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 lutego 2012 roku o sygnaturze 2OSK 2160/10, w którym NSA uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i decyzji organów obu instancji w sprawie zawieszenia postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego w gminie mającej status uzdrowiska. Ta sprawa była parę lat temu przedmiotem orzekania Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny stwierdził konstytucyjność przepisu ustawy o uzdrowiskach nakazującej gminom o charakterze uzdrowiskowym uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego w terminie 2 lat. I o czym wszyscy dobrze wiemy, czy znaczna część z nas wie, gminy tego obowiązku nie realizują po prostu. Trybunał w uzasadnieniu swojego orzeczenia zauważył nieprawidłowości związane z brakiem terminowego uchwalenia planów miejscowych przez gminy, konieczność zmiany tego stanu oraz możliwość odpowiedzialności organów władzy publicznej za niewydanie aktu normatywnego, do czego ten organ był obowiązany. Naczelny Sąd Administracyjny, orzekając w tej sprawie, odnosząc się wprost do uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, powiedział, że uchylanie się przez organy administracji publicznej od załatwienia sprawy i swoiste krycie się za instytucją zawieszenia postępowania, nie wiadomo na jak długo, uniemożliwiające w istocie obywatelowi korzystanie z jego praw, jest nie do pogodzenia z konstytucją i w taki sposób nie wolno wykładać artykułu 62 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tu na marginesie tylko powiem, że jest to problem, który częściej występuje w orzecznictwie sądowo-administracyjnym, mianowicie problem uchylania przez gminy od uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ja nie chciałbym rozważać, z jakich powodów gminy nie uchwalają planów miejscowego zagospodarowania. Natomiast musi nam towarzyszyć świadomość, że brak tych planów w niektórych sytuacjach uniemożliwia podjęcie istotnej działalności. Bez planu nie można na przykład wydać koncesji na wydobywanie kopalin. Bez miejscowego planu zagospodarowania nie można wydać warunków zabudowy dla nieruchomości rolnej lub leśnej. Myślę, że jest to sytuacja nie do pogodzenia z regułami demokratycznego państwa prawnego. I na koniec kilka zdań, gdy chodzi o pytania prawne kierowane do Trybunału Konstytucyjnego przez sądy administracyjne. Od kilku lat obserwujemy zmniejszenie liczby pytań sądów administracyjnych kierowanych do Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że głównie jest to związane z tym, że w swoim orzecznictwie sądownictwo administracyjne samodzielnie dokonuje interpretacji przepisów konstytucji, ale także odnosi się do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Ale jest to także związane z tym,
że bardzo wnikliwie czytamy uzasadnienia Trybunału Konstytucyjnego w tych sytuacjach, czy w tych przypadkach, kiedy Trybunał Konstytucyjny odmawia merytorycznego rozpoznania pytania prawnego. Ja wynotowałem kilka stwierdzeń Trybunału Konstytucyjnego, które swoiście rozwijają przesłanki uregulowane w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Trybunał Konstytucyjny uznaje niedopuszczalność pytania prawnego pod pozorem wątpliwości konstytucyjnych. Po drugie, odmawia zasadności pytania prawnego, kiedy chodzi o potwierdzenie trafności własnej wykładni sądowej. Odmawia rozpoznania merytorycznego pytania prawnego, gdy sąd pytający nie wykorzystał możliwych reguł interpretacyjnych umożliwiających rozstrzygnięcie sprawy w zgodzie z konstytucją. I wreszcie po czwarte, jeśli w trybie pytania prawnego inicjowane jest pytanie o rozstrzygnięcie w trybie kontroli generalno-abstrakcyjnej. Te przesłanki wypracowane w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i szeroko udostępnione sędziom i wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego doprowadziły do tego, że liczba pytań prawnych istotnie się zmniejszyła i w ubiegłym roku w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego nie było ani jednego przypadku odmowy rozstrzygnięcia pytania prawnego skierowanego przez sądy administracyjne. Myślę, że to dobry przykład wykorzystywania w orzecznictwie sądowo-administracyjnym i możliwości bezpośredniego stosowania konstytucji i opierania się w orzecznictwie sądowo-administracyjnym na orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że są dwa zasadnicze plusy takiej działalności. Po pierwsze, wpływa to korzystnie na sprawność rozstrzygania spraw przez sądy administracyjne, a po drugie, prowadzimy do tego, że nie obciążamy bez potrzeby Trybunału Konstytucyjnego, co jak zakładam spotka się z życzliwym przyjęciem Trybunału Konstytucyjnego. Kończąc, gratuluję Trybunałowi sukcesów orzeczniczych w minionym roku i wyrażam głęboką nadzieję, że dalsze nasze orzecznicze kontakty będą tak dobre i znakomite jak do tej pory. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Pańskie uwagi o ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym i planowaniu są, myślę, szczególnie istotne, bo jest to jedna z podstawowych ustaw, także w moim przekonaniu ustrojowych, dla tego, choćby jak Polska wygląda i jak marnie wygląda, a zasługa tego po części jest właśnie w treści tej ustawy. I obawiam się, że można by znaleźć jeden czy dwa wyroki naszego sądu, które zbyt liberalnie podchodziły w przypadku kontroli konstytucyjności tych przepisów. I przepisy tej ustawy generalnie rzecz biorąc są nawet nie wąskim gardłem, ale wręcz garrotą na takim racjonalnym zagospodarowaniu przestrzeni, którą mamy i za którą odpowiadamy. Dziękuję też za uwagi dotyczące pytań prawnych. Właśnie sam jestem teraz referentem sprawy z pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wczoraj przygotowałem pismo do pana prezesa z prośbą o przedstawienie wykładni przepisów kwestionowanych przez sąd pytający, przepisów ustawy o broni i amunicji. Czekam na podpis sędziego przewodniczącego składu w tej sprawie. I dla mnie, ale także dla sędziów Trybunału jest to naturalny sposób poznania tej rzeczywistości normatywnej w przypadku, a w tym przypadku
kilku przepisów ustawy o broni i amunicji. Do pewnego stopnia na pewno nie de jure, ale de facto są to swoiste pytania prawne, jakie my kierujemy, czy to do sądu, Naczelnego Sądu Administracyjnego, czy Sądu Najwyższego, o prawo, tak jak ono w wyniku czasami setek orzeczeń różnych sądów, jak to prawo jest przez sądy rozumiane i co jest następnie jedną z podstaw do decyzji ostatecznej o konstytucyjności bądź niekonstytucyjności kwestionowanego czy zaskarżonego przepisu. Teraz bardzo proszę o zabranie głosu przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, pana sędziego Antoniego Górskiego, przewodniczącego organu konstytucyjnego, który również jest szczególnie istotnym partnerem Trybunału Konstytucyjnego w kontroli konstytucyjności prawa dotyczącego sądów i sędziów. Panie sędzio. Dziękuję bardzo. Szanowny panie prezesie Trybunału, wysoki Trybunale, szanowni panowie prezesi Sądu Najwyższego, Najwyższego Sądu, Naczelnego Sądu Administracyjnego, szanowni państwo. Bardzo serdecznie chciałbym pogratulować dorobku rzeczniczego Trybunałowi za ubiegły rok. Proszę pozwolić, że spośród tego bogatego orzecznictwa Trybunału nawiążę do jednej ze spraw o sygnaturze K5/11, o której wspomniał pan marszałek Borusewicz. Rozpoznawana ona była na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich. W sprawie tej Trybunał wyrokiem z dnia 28 lutego uznał, że artykuł 114 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest niezgodny z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Orzeczenie to przeszło raczej bez większego echa, w moim przekonaniu zasługuje na uwagę i głębsze zainteresowanie. Zakwestionowany przez rzecznika artykuł 114 ust. 1a ustawy FUS, przepraszam za ten skrót, pozwalał na ponowne ustalanie prawa do świadczeń lub ich wysokości, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji okaże się, że przedłożone dowody nie dawały podstaw do ustalenia prawa do emerytury lub renty albo nie w takiej wysokości. W założeniu projektodawców przepis ten miał być środkiem eliminowania przypadków bezpodstawnego nabywania praw do świadczeń emerytalno-rentowych. I ten argument ochrony interesu publicznego był eksponowany przed Trybunałem przez oponentów wniosków rzecznika. Podnosili oni, że przepis ten daje szansę wykrycia ewentualnych nadużyć i stwarza możliwość przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz równości z tymi, którym w podobnych uwarunkowaniach odmówiono prawa do świadczeń. Realizuje też zasadę sprawiedliwości, uwzględniając ochronę interesów finansowych wszystkich uczestników systemu ubezpieczeń społecznych, którego środki są przecież ograniczone. Trybunał Konstytucyjny nie uległ tym górnolotnym perswazjom. Ustalił, że zwłaszcza w praktyce organów ZUS-u zakwestionowany przepis był wykorzystywany jako podstawa do uchylenia bądź zmiany pierwotnych decyzji ustalających prawo do renty lub emerytury w wyniku dokonania ponownej, odmiennej oceny tych samych dowodów. Zdaniem Trybunału, wprawdzie specyfika decyzji w sprawach rentowych pozwala na ich wzruszenie, jednakże obowiązkiem ustawodawcy jest sprecyzowanie przesłanek takiego ponownego rozpoznania. Obywatel ma bowiem prawo oczekiwać, że jego status prawny nie zostanie zmieniony w sposób arbitralny. Zasada zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa ma szczególne znaczenie w odniesieniu do rencistów emerytów, a więc osób o ograniczonej zdolności adaptacyjnej.
osoby te, opierając się na tym zaufaniu, podjęły w swoim czasie doniosłe decyzje życiowe, jakimi były rezygnacje z zatrudnienia. Prawomocne decyzje przyznające im prawo do odpowiednich świadczeń powinny być więc co do zasady obowiązującej trwałe, a ich wzruszalność sytuacją wyjątkową, dopuszczalną na podstawie precyzyjnie określonych przesłanek. Tymczasem ustawodawca w artykule 114 ust. 1 tej ustawy, 1a tej ustawy przerzucił na obywatela skutki wadliwego działania organów rentowych, stwarzając im jednocześnie wręcz nieograniczoną możliwość korygowania własnych błędnych decyzji pochodzących nierzadko sprzed kilku lub kilkunastu lat. Jest to rozwiązanie niedopuszczalne w państwie prawnym, dlatego Trybunał Konstytucyjny orzekł niekonstytucyjność tego przepisu. Tym samym po raz kolejny okazał się strażnikiem wartości konstytucyjnych. W omawianej sprawie było to tym ważniejsze, że stanął w obronie najsłabszych, realizując tym samym jeden z fundamentalnych postulatów rozumienia sprawiedliwości jako wspomagania tych, co mogą najmniej, sformułowany w Polsce po raz pierwszy przez biskupa Wicentego Kadłubka, błogosławionego biskupa. Szanowni Państwo, uznanie należy się Trybunałowi nie tylko za treść tego wyroku, ale także za zwięzłą formułę jego uzasadnienia. Wspominam o tym, gdyż uzasadnienia polskich sądów bywają po prostu za długie, czasami stanowczo za długie. Pewien udział w tej swoistej manierze ma, przepraszam bardzo, ale także Trybunał Konstytucyjny. Sądy czerpią bowiem od niego wzorce nie tylko w zakresie prokonstytucyjnej wykładni prawa, ale i w sposobie, a zwłaszcza w rozmiarach motywacji rozstrzygnięć. Zwartość wypowiedzi jest sztuką, dlatego też dobre uzasadnienia nie muszą być długie. W nadmiernie rozbudowanych często gubi się jasność wywodu i siła argumentacji, co czytelnikowi przynosi zazwyczaj znużenie ich lekturą. I na tym stwierdzeniu zakończę, żeby szanownych Państwa nie znużyć zbyt długim wystąpieniem. Dziękuję za uwagę. Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję w tym także za uwagi dotyczące długości naszych uzasadnień. Ja sam też parę grzechów popełniłem, ale w pełnym przekonaniu, że one były usprawiedliwione i teraz, kiedy staram się przekonywać moich kolegów, żebyśmy rzeczywiście krócej uzasadniali nasze rozstrzygnięcie, to się okazuje, że to se nie da, bo trzeba rzeczywiście dłużej wyłożyć wszystkie racje, chociaż rzeczywiście czasami w jednym zdaniu zapisanie tego, co wymaga trzech stron, bardziej przemawia perswazyjnie do tych, do których orzeczenie jest adresowane, zwłaszcza w erze, kiedy jesteśmy zasypywani coraz więcej geometrycznie rosnącą liczbą dokumentów, informacji i nie jesteśmy w stanie z tego skonsumować. Stąd ci tylko będą perswadować i przekonywać, którzy potrafią się bardzo krótko wyrazić i zawrzeć wszystko, co istotne w tym, co istotne w orzeczeniu sądowym, co ma szczególne znaczenie nie tylko w edukacji konstytucyjnej. Teraz o zabranie głosu proszę panią Rzecznik Praw Obywatelskich, panią Irenę Lipowicz. Pani Rzecznik. Szanowny panie prezesie, szanowni panie i panowie sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, dostojne zgromadzenie, szanowni panowie prezesi sądów. Jest dla mnie wielkim zaszczytem i wyróżnieniem, że tak często zarówno pan prezes Trybunału, jak i przed chwilą przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa odnosił się do spraw, z których inspiracja, wniosek pochodziły z mojego urzędu.
Chcę też jako swoisty przypis zaledwie do dwóch przytoczonych przypadków przypomnieć, że chodzi tu o losy konkretnych ludzi. I dlatego, kiedy pan prezes Trybunału Konstytucyjnego mówił o kwestii ustaw epizodycznych, drogowych, to pamiętam cały czas o osobie, która w majestacie prawa utraciła dom, w którym zamieszkiwała w sposób samodzielny, który musiał ustąpić w tej kolizji wartości, chęci posiadania przez nasz naród autostrad i dróg szybkiego ruchu, ale biegli również zgodnie z prawem i zgodnie z prawdą, ocenili wartość tej nieruchomości na 12 tysięcy złotych. 12 tysięcy złotych nie wystarcza do nabycia żadnego lokalu w naszym kraju. Oznaczało to, że w majestacie prawa osoba, która przedtem posiadała niezwykle skromny, powiedzmy nawet nędzne schronienie, ale własne, pozwalające osobie starszej na samodzielne życie, mogła otrzymać tylko miejsce w schronisku dla bezdomnych. A wszystko w majestacie prawa. I drugi przypis, który mówi o sytuacji, o której zechciał powiedzieć pan przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Jest to sytuacja, w której osoba odnosząca trwałe uszkodzenie ciała, trwałe widoczne kalectwo, nabyte zresztą w tragicznych, historycznych dla Polski okolicznościach i mające swoiste poczucie bezpieczeństwa na bardzo niskim poziomie socjalnym, jednak posiadania swojej renty. Z niezwykłym zaskoczeniem, szokiem i niedowierzaniem, że jej własne wolne państwo coś takiego jej mogło zrobić, dowiaduje się ta osoba, że już tego rentowego zabezpieczenia nie będzie miała. I to nie z tego powodu, aby, jak mówi, bez tchu i w takim niezrozumieniu krzywdy, która ją spotyka, gdyby sfałszowała jakiekolwiek dowody, gdyby brała udział w jakiejś zmowie związanej z badaniem lekarskim, wówczas w odczuciu sprawiedliwości byłoby utrata tego świadczenia. Ale tu mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której organ w żadnym przypadku nie przypisywał tej osobie winy czy odpowiedzialności. Przeciwnie, sądził, że to zbyt miłosiernie czy zbyt ogólnie organ rentowy ocenił stan zdrowia tej osoby. I dlatego w tym drugim przypisie chcę tylko zwrócić uwagę na to, że usunął Trybunał Konstytucyjny swoim orzeczeniem nie tylko stan niezwykłej krzywdy i porzucenia przez państwo tej jednej osoby, ale proszę wyobrazić sobie, że dotyczyło to setek tysięcy ludzi, którzy nie dość, że bardzo poszkodowani zdrowotnie, że były to osoby z niepełnosprawnością, zaczęły żyć i widzieliśmy to i w forach internetowych, i w wystąpieniach organizacji osób z niepełnosprawnością w stanie lęku. Zniknęło jakiekolwiek poczucie bezpieczeństwa, jakakolwiek pewność prawa, jakiekolwiek poczucie bezpieczeństwa na najbliższą przyszłość, co jeszcze wzmocnione przez słaby stan zdrowia i wiek przybierało rozmiary naprawdę bardzo bolesne. Dziękując więc za te dwa wystąpienia, chciałabym powiedzieć tylko o dwóch krótkich punktach. O ile w poprzednich wystąpieniach przed Wysokim Trybunałem starałam się zwracać uwagę przede wszystkim na sytuację osób najsłabszych w społeczeństwie, w jakiś sposób wykluczonych, to chcę dzisiaj powiedzieć o bardzo szerokiej kategorii osób. Zasada przyzwoitej legislacji wywiedziona z zasady demokratycznego państwa prawnego stanowi przecież wartość konstytucyjną. Stąd też stanowienie przepisów niejasnych, wieloznacznych,
takich, które nie pozwalają obywatelowi na przewidzenie konsekwencji prawnej swoich zachowań, stanowi nie tylko w moim przekonaniu, ale w przekonaniu zgromadzonego tu gremium naruszenie konstytucji. Z perspektywy tak pojmowanej zasady przyzwoitej legislacji oceniać trzeba także polskie prawo podatkowe. System polskiego prawa podatkowego opiera się przede wszystkim na mechanizmie, jak wiemy, samoobliczenia podatku. Dotyczy to zarówno ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od towarów i usług. Oznacza to, że to na podatniku spoczywa ciężar ustalenia na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego wysokości należnego podatku. Stosowanie mechanizmu samoobliczenia podatku rodzi w sposób oczywisty określone postulaty pod adresem prawa podatkowego. Prawo to przede wszystkim powinno więc być na tyle jasne i oczywiste, aby podatnik mógł samodzielnie dokonać jego wykładni, przynajmniej na potrzeby uiszczenia podatku. Niestety, obowiązujące przepisy prawa podatkowego nie spełniają tego warunku. Nie tylko chodzi bowiem o nadmierne skomplikowanie systemu i o sytuację nieustannych zmian w tym systemie. I tu chciałabym wskazać artykuł 21 ustęp 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określający przedmiotowe zwolnienie od podatku dochodowego. To tylko jeden z przykładów. Ile jest tych przypadków zwolnień? To 137 punktów, które przeciętny podatnik w Polsce powinien zinternalizować, zrozumieć i zastosować w praktyce. Kazuistyka nieuzasadniona. Zawiłość, zmienność, nadmierna obszerność to niestety cechy polskiego prawa podatkowego, które powinny wreszcie się zmienić. Z tych cech zdaje sobie doskonale sprawę sam prawodawca. Ubolewam nad nieobecnością pani marszałek, który zamiast dążyć do uproszczenia systemu podatkowego, mając świadomość jego skomplikowania przecież, wprowadził urzędowe interpretacje podatkowe. Interpretacje te niewątpliwie mają charakter gwarancyjny z punktu widzenia poszczególnych podatników. Jednak w istocie są dla mnie symbolem legislacyjnej porażki i wyrazem normatywnego przekonania, że obowiązujące w Polsce prawo podatkowe jest niejasne i wymaga skomplikowanych zabiegów interpretacyjnych. W przypadku indywidualnych interpretacji podatkowych prowadzi do powstania także dodatkowego sporu o prawo podatkowe, rozstrzyganego oczywiście w dwuinstancyjnym postępowaniu podatkowym, a następnie w dwuinstancyjnym postępowaniu sądowo-administracyjnym, przyczyniając się do dodatkowego obciążenia sądów administracyjnych. Spór ten z reguły poprzedza przeszłe rozstrzygnięcia w sprawie podatkowej. Jest w związku z tym oczywiste, że ustalenie właściwego znaczenia przepisów prawa podatkowego następuje w tym przypadku poprzez zupełnie zbędne, marnotrawne, dodatkowe zaangażowanie publicznych sił i środków. Powyższe mechanizmy byłyby zbędne, gdyby obowiązujące prawo podatkowe odpowiadało konstytucyjnej zasadzie określoności i pewności prawa. Konieczna jest więc reforma prawa podatkowego i jego radykalne uproszczenie tak, aby przepisy podatkowe nie były pułapką kolejną, zastawioną przez władzę na obywateli. Tymczasem, jak się wydaje, wprowadzenie interpretacji podatkowych stało się swoistym usprawiedliwieniem zaniechania wysiłku uproszczenia przepisów podatkowych. Ja rozumiem, proszę Państwa, że może być sytuacja, w której prawo wymaga interpretacji jednej, drugiej, dziesiątej. Ale mamy tu do czynienia z sytuacją, kiedy takich interpretacji indywidualnych wydano około 35 tysięcy. Absurdalność tego stanu
uchodzi powszechnej uwadze. Ponieważ dopiero od niedawna mój urząd ma uprawnienia antydyskryminacyjne, nie mogłam wcześniej, uczynię to w tej chwili, zająć się również dyskryminacyjnym aspektem tej sytuacji. Bo to tylko 35 tysięcy podatników uzyskało indywidualne interpretacje. Podatników, proszę zwrócić uwagę, jak udało mi się dobrać temat do obecnej pory regulowania zobowiązań podatkowych, jest, jak wiadomo, w naszym kraju dużo więcej. Czy to nie oznacza, że te osoby, które są biedniejsze, bardziej zadłużone, przedsiębiorcy w trudniejszej sytuacji, tacy, których nie stać na najlepszego adwokata, to oni nie uzyskują tych interpretacji? Czyli prawo podatkowe, najbardziej powszechne, staje się w coraz większym stopniu z każdą z tych interpretacji prawem dla bogatych. Mamy w dodatku do czynienia z sytuacją, w której pamiętamy, jak trudna była decyzja o zamknięciu systemu źródeł prawa. Jak boleśnie w poprzednim ustroju cierpieliśmy z powodu prawa powielaczowego. Jakie znane nam skutki uboczne, również negatywne, miało to zamknięcie, które jednak przywróciło godność i odpowiednie znaczenie ustawy. Wiele orzeczeń Wysokiego Trybunału to orzeczenia, które przywracają godność w naszym państwie, w naszym systemie prawa, ustawie. Tysiące indywidualnych interpretacji podatkowych zaprzeczają tej sytuacji. I drugi już krótki punkt, bo czuję się tu zwolniona od wstępnej charakterystyki ze względu na to, że o ustawach incydentalnych zechciał powiedzieć sam prezes Trybunału Konstytucyjnego. Chcę tylko zwrócić uwagę, że wydawało się, że takim wyjątkowość tych ustaw jest rzeczywiście wielką rzadkością. Chodzi tu zarówno o ustawę z 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, jak i na przykład ustawę z 7 września 2007 roku o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2012. Wymienione akty prawne były wyrazem przekonania ustawodawcy i na ten niebezpieczny aspekt chcę zwrócić uwagę, że obowiązujący ogólny system prawny regulujący objętą nimi materię jest niewydolny i nie pozwala na osiągnięcie zamierzonych, słusznych, usprawiedliwionych społecznie celów. Konieczne jest więc swoiste wprowadzenie, aż się boję użyć tych słów, prawnego stanu wyjątkowego, aby osiągnąć zamierzone przez władzę publiczną rezultaty. W cudzysłowie, stan wyjątkowy dotyczący autostrad nie wydaje się nam niebezpieczny i groźny dla praw człowieka, ale stanowi krok w bardzo niewłaściwym kierunku. W istocie więc tego typu akty prawne, a słyszę już o pokusach następnych tego typu epizodycznych ustaw, są przyznaniem przez samego ustawodawcę, że stworzone przez niego i wciąż obowiązujące prawo nie jest efektywne i nie realizuje zakładanych funkcji. Ustawy incydentalne mogą więc degradować, i z reguły tak się dzieje, pozycję prawną jednostki w aspekcie ich uprawnień procesowych, tak bliskim tutaj osobom zgromadzonym w tej sali. Są więc przyczyną kierowania licznych skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich. Panie prezesie, dostojne zgromadzenie. Na zakończenie chcę powiedzieć, że mam swój taki prywatny barometr odczuwania bolesnego przez obywateli naszego kraju szczególnego obszaru krzywdy i bezradności.
To jest równocześnie barometr, który w roku 25-lecia istnienia mojego urzędu, dzięki wszystkim poprzednikom, którzy tak godnie sprawowali ten urząd, ma szczególną wagę. Kiedy nagle obywatele zaczynają się domagać, aby powołać rzecznika praw podatnika, rzecznika praw przedsiębiorcy, rzecznika praw żołnierza, rzecznika praw funkcjonariusza, to dla mnie nieomylny sygnał, że znowu w kolejnym obszarze czują się opuszczeni przez pozostałe organy państwa i chcieliby mieć szczególną opiekę szczególnego, tylko dla nich przeznaczonego rzecznika, który objąłby ich taką właśnie opieką. Dziękując za wszystkie orzeczenia poprzedniego roku, również takie, które nie zawsze były szczęśliwe dla Rzecznika Praw Obywatelskich, ale zawsze były przyjęte z wielkim szacunkiem. Chciałabym życzyć wielu sukcesów zawodowych całemu Trybunałowi oraz szczęścia osobistego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani Rzecznik. Dziękuję za zeszłoroczne wnioski i proszę o więcej. Bywały lata, że Rzecznik Praw Obywatelskich przedkładał Trybunałowi 25-26 spraw. Dziękuję również o przypomnieniu, że mamy być oporni na różne pokusy. Problem w tym, że sami je czasami mamy i te pokusy ustawodawcy, jakkolwiek w pewnych sytuacjach, zwłaszcza jak w przypadku takiej ustawy jak Euro 2012, można powiedzieć kwalifikowanie niekonstytucyjne. Tutaj w tej sali na pewno będą tępione z całą, jak dawniej się mówiło, surowością prawa. Teraz proszę o zabranie głosu pana prokuratora generalnego, pana Andrzeja Seremeta. Bardzo proszę, panie prokuratorze, panie sędzio, bo sędzią się jest do samiutkiego końca. Z panem prokuratorem łączy mnie jeszcze jedno rzadkie i bardzo stare imię, bardzo ładne i szkoda, że tak rzadko, a praktycznie nigdy już dzisiaj nie jest nadawane. Panie prokuratorze, bardzo proszę. Dziękuję panie prezesie, także za ten osobisty wstęp. Panie prezesie Trybunału, panie i panowie sędziowie Trybunału, szanowni zgromadzeni. Dziękując za zaproszenie do wzięcia udziału w dzisiejszym zgromadzeniu, pragnę zarazem podkreślić, że prokurator generalny ma prawo czuć się szczególnie blisko związany z Trybunałem Konstytucyjnym. To przecież prokurator generalny jest jedynym podmiotem, który posiada status uczestnika postępowania we wszystkich sprawach, którym Trybunał Konstytucyjny nadaje bieg, niezależnie od rangi kwestionowanego aktu normatywnego, od przedmiotu kwestionowanej regulacji i od trybu kontroli. Daje to prokuratorowi generalnemu możliwość prezentowania poglądów prawnych w nader szerokim spektrum zagadnień. Dzięki temu udział prokuratora generalnego w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym stwarza trudną do przecenienia sposobność do wypełniania ustawowego zadania prokuratora generalnego, jakim jest strzeżenie praworządności. Dorobek orzeczniczy Trybunału Konstytucyjnego ulega systematycznemu wzbogaceniu od ponad 25 lat. 15-lecie obowiązywania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej obchodzone w roku ubiegłym daje dodatkowy asumpt do przemyśleń na temat kształtu i znaczenia owego dorobku orzeczniczego, którego powstawanie prokurator generalny obserwuje z bliska dzięki wspomnianej roli uczestnika postępowania przed Trybunałem. Zdaniem moim zdecydowanego podkreślenia wymaga wypracowanie przez Trybunał ścisłego rozumienia dosyć ogólnych z konieczności w warstwie redakcyjnej regulacji konstytucyjnych mających charakter zasad ustrojowych oraz proklamacji wolności i praw obywatelskich. Jednak oceniając unormowania kwestionowane w poszczególnych sprawach w ich szczególnym, indywidualnym kontekście normatywnym,
Trybunał Konstytucyjny nie tylko kieruje się swoim dotychczasowym dorobkiem orzeczniczym i poglądami wypracowanymi przez doktrynę, ale jednocześnie uwzględnia zmiany w różnych sferach funkcjonowania państwa, gospodarki i życia obywateli, jak choćby postępujący proces integracji europejskiej, narastający upływ czasu od momentu zaistnienia w Polsce przemian ustrojowych czy wymogi rozwoju cywilizacyjnego. Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika, że prawo w Rzeczpospolitej powinno nadążać za zmianami w życiu kraju, pozostając jednocześnie w zgodzie z pryncypiami wynikającymi z Konstytucji. Prokurator Generalny swoją rolę w postępowaniu przed Trybunałem postrzega jako zadanie przedstawienia pod osąd Trybunału poglądów prawnych, które oparte są na takim prorozwojowym rozumieniu Konstytucji, wszak z poszanowaniem zasad ustrojowych, w tym ścisłego rozgraniczenia kompetencji prawotwórczych oraz ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw i wolności obywatelskich. Tak bowiem pojmuje ochronę praworządności w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał Konstytucyjny. Szanowni Państwo, cieszyć może i dawać satysfakcję fakt, że formułowane na takich zasadach poglądy prokuratora generalnego uzyskały akceptację Trybunału Konstytucyjnego w większości spraw rozpoznawanych przez Trybunał w ubiegłym roku. O zgodności kierunkowej stanowiska prokuratora generalnego z orzeczeniem Trybunału, rozumianej jako zgodność co do pozostawienia kwestionowanej regulacji w porządku prawnym lub usunięcia jej z tego porządku, można przy tym mówić nawet w zdecydowanej większości spraw rozpoznanych w Trybunale w 2012 roku. Ale prokurator generalny jest nie tylko uczestnikiem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach zainicjowanych przez inne podmioty. Z mocy samej Konstytucji ma też prawo do uruchomienia abstrakcyjnej kontroli prawa przed Trybunałem. We wcześniejszym okresie funkcjonowania prokuratury prokurator generalny minister sprawiedliwości korzystał z tej kompetencji sporadycznie. Już w 2011 roku prokurator generalny skierował do Trybunału Konstytucyjnego kilka, konkretnie 7 własnych wniosków. Dotyczyły one w przeważającej mierze problematyki stosowania środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy poszczególnych służb i formacji. W roku ubiegłym skierowałem do Trybunału Konstytucyjnego 9 wniosków, a ich tematyka była bardziej zróżnicowana. Od regulacji dotyczących wspomnianych już środków przymusu bezpośredniego i innego rodzaju przymusu, przez unormowania dotyczące różnych aspektów działalności operacyjnej i pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, po przepisy dotyczące kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju zwierząt, czy unormowania regulujące dopuszczalny zakres pozyskiwania i przetwarzania tzw. danych wrażliwych. Godne podkreślenia jest przy tym to, że w zakresie problematyki kontroli operacyjnej i pozyskiwania tzw. billingów doszło do swego rodzaju faktycznego współdziałania z Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego, które polegało na wspieraniu przez prokuratora generalnego wniosków rzecznika oraz uzupełnianiu zakresu zaskarżenia we wnioskach rzecznika i prokuratora generalnego. Godne notowania jest też to, że dotychczas rozpoznane wnioski prokuratora generalnego zostały przez Trybunał Konstytucyjny uznane co do istoty za zasadne, a umorzenie postępowania w całości nastąpiło tylko w jednym przypadku. I to na skutek zmiany stanu prawnego polegającej na usunięciu stanu niekonstytucyjności już po skierowaniu przez prokuratora generalnego wniosku do Trybunału. Taki rezultat daje ogromną satysfakcję prokuratorowi generalnemu, ale i stanowi zobowiązanie na przyszłość, by nadal niezwykle dokładnie rozważać zasadność występowania z kolejnymi wnioskami i bardzo starannie dobierać argumentację w sprawach, w których prokurator generalny zdecyduje się taki wniosek do Trybunału Konstytucyjnego skierować. W tym miejscu należy też zwrócić uwagę na fakt, że każdego roku kilkadziesiąt podmiotów, głównie obywateli, ale także organizacji pozarządowych, a nawet podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zwraca się do prokuratora generalnego z prośbą o skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Przypadki uwzględnienia takich próśb są sporadyczne.
Trzeba przy tym podkreślić, że w większości przypadków podmioty te traktują Trybunał Konstytucyjny jako jeszcze jedną instancję sądową, która miałaby rozpoznać ich indywidualną sprawę. Świadomość roli Trybunału Konstytucyjnego jako sądu prawa nie jest więc jeszcze powszechna, przynajmniej w pewnych kręgach społeczeństwa. W odpowiedziach do zainteresowanych prokuratura stara się tę rolę Trybunału wyjaśniać, chociaż niejednokrotnie zmiernym skutkiem. Nie jest to może zbyt optymistyczny akcent przy okazji tak doniosłego wydarzenia jak doroczne zgromadzenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale jest to wynik obserwacji poczynionych przy okazji realizacji kompetencji prokuratora generalnego. Być może zatem powinniśmy się jeszcze bardziej starać w upowszechnianiu w społeczeństwie wiedzy na temat funkcjonującego w naszym kraju modelu kontroli konstytucyjności prawa. Szanowni Państwo, możemy chyba wszyscy życzyć sobie jako obywatele naszego kraju, by tak jak dotychczas orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mocą autorytetu tego sądu i zasiadających w nim sędziów, dzięki sile argumentów przez nich prezentowanych, wyznaczały nie tylko formalnie obowiązujący, ale i powszechnie akceptowany standard konstytucyjności prawa. Wszak przy tworzeniu prawa taki standard jest nieodzowny. A prawo temu standardowi odpowiadające winno być następnie konsekwentnie stosowane. Sądzę, że tak właśnie trzeba rozumieć powinność tworzących prawo i tych, którzy je stosują. Na zakończenie zwracam się do Państwa sędziów Trybunału Konstytucyjnego z życzeniami dalszych sukcesów zawodowych, satysfakcji spełnienia tak zaszczytnej i doniosłej roli sędziów prawa w Rzeczpospolitej, oraz z życzeniami wszelkiej pomyślności osobistej. Dziękuję bardzo. Panie prokuratorze, bardzo dziękuję. Proszę mi pokazać takie drugie państwo, w tym także takie drugie państwo unijne, gdzie prokurator generalny i rzecznik praw obywatelskich przemawiają unisono. I to w dziedzinie tak wrażliwej jak czyszczenie konstytucyjne prawa policyjnego. Myślę zresztą, że w różnych formacjach policyjnych możemy znaleźć wielu policjantów, którzy są zmęczeni i przytłoczeni tym prawem, które zostali wyposażeni i oczekują jakiegoś porządku, ale mówiąc to nie chcę absolutnie antycypować naszego rozstrzygnięcia, które w najbliższym czasie będzie bardzo intensywnie badane przez sędziów, pełny skład sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zbliżamy się do końca, ale to nie jest jeszcze koniec. Chciałbym, korzystając z okazji, zanim Państwa zaproszę oczywiście na kawę, herbatę, sok i bardzo dobry catering, taki kanapkowy, zaprosić do tej sali już za tydzień po południu. Będziemy gościć grupę 5 sędziów konstytucyjnych naszego północnego, ale i wschodniego sąsiada. I za tydzień wykład pod tytułem Problemy konstytucyjne federalizmu rosyjskiego będzie miał pan profesor Siergiej Mawrin, wiceprezes Sądu Konstytucyjnego. Prezes sądu, pan Walerii Zorkin, nie mógł przybyć z powodu choroby, która go dotknęła. 3 maja, w Dzień Konstytucji, wykład będzie miał pan profesor Petro Steciuk, sędzia Sądu Konstytucyjnego Ukrainy, profesor Uniwersytetu Lwowskiego. Będzie mówił po polsku, jest też wykładowcą w Polsce. I też zapraszam na kolejny wykład z cyklu naszych wykładów konstytucyjnych, spotkań konstytucyjnych profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora Jacka Purchly, który będzie miał referat na temat naród jako pamięć. Sporej części obecnych wysyłamy
indywidualne zaproszenie, jeżeli komuś, ktoś jest, komu nie wysyłamy, to oczywiście zapraszam już, a informacje są na stronie internetowej. Bardzo dziękuję każdemu z Państwa, pani i panów tu obecnych, za przyjęcie naszego zaproszenia i za udział w tegorocznym uroczystym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na tym zamykam nasze zgromadzenie. Dziękuję bardzo.